Siemo widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry, już jest późno, kiedy to nagrywam, z 4:09, tak że mi musicie słuchać na samym starcie, wybaczyć, kurczę. W grze was witam, Deliver Us to the Moon, słuchajcie, trzeba nagrać odcinek, przepraszam bardzo na początku, może jakieś krótkie info, przepraszam za to, że nie było wczoraj odcinków. Najzwyczajniej w świecie nie chciało mi się ich wrzucać, zmieniać, dodawać miniaturki, edytować. Serio mi się widzowie nie chciało, musicie mi wybaczyć, ale teraz zawsze gdzieś tam o tej na końcu mojego dnia będę się starał nagrywać odcinki, a może troszeczkę wcześniej. Natomiast dzisiaj wam już muszę wrzucić odcinek, więc nagrywam o 4:10. Odcinek będzie krótki, bo jestem naprawdę zmęczony. Na tyle zmęczony, że mi się, jak słyszycie, język plącze. Ale co widzowie? Ciężka robota YouTubera, trzeba nagrać odcinek, tak? Słuchajcie, rozwiązałem zagadkę, może tak, na początku, nie? Musiałem wziąć to. To musiałem przenieść do windy, musiałem później przeskoczyć tam, wejść tam, no wiadomo, i tutaj się znajdujemy. Co będę mówił, jak wy i tak nie będziecie wiedzieć. No ale nic, przytarchałem to gdzieś tutaj i plan jest taki, że trzeba to, widzę, wysadzić tamte drzwi i pójść do dalszych lokalizacji. Więc przy tej pięknej muzyce, która leci w tle, widzowie, nie mogłem wam odpuścić tego momentu. Więc co? Dla widzów! 20 FPS-ów. O kurwa, jakie to było głośne. Jocie dupce, jakie to było głośne, halo. Ała. Ałaja. Brak zombie? Zombie brak, za to FPS-ów też brak, niestety. Zapisywanko. Litówka. Centrum kontroli. Gdzie my się w ogóle stań? Sprawdź stan MPT centrum. Słuchajcie, robiłem streama do 4 rano. Film mi się urwał, jak leżałem przy komputerze. Nie jest tak, widzowie, że nie można streamować, kiedy się nagrywa. Można, tylko trzeba później nagrać ten odcinek. Na tym polega odpowiedzialność. Więc jesteśmy tutaj, słuchajcie, więc możecie też wpadać na te streamy. Myślałem, że to wrogi tutaj, wrogi ten jest wymierzony we mnie. Wrogi robot. Możecie wpadać na streamy, zazwyczaj koło północy te streamy się odbywają, aczkolwiek czasem też o 10 i tak dalej. Wpaść na Discorda, zostawić lajka, suba, komentarz. Cutscenka, widzowie. Cutscenka, ja się elegancko wody napiję w tym czasie. We have to get in now! I'm out of options. I've tried everything I know. Think! It's about to overload! Wait, didn't you say MacArthur overloaded safety limiters? Why are you talking about MacArthur? Alex, to się widzowie wody napiłem. 17B on the grid. Reactor capacity at 0.5%. Got it! We're in! Now what? There's an emergency shutdown! Reactor deactivating. It worked! The reactor stabilizing. We're not done yet. The reactor hasn't been able to send the energy anywhere, so... MPT overloading. Relief pressure immediately. The reserves are about to burst. We have to release the energy. How? A temporary transmission should send the... Ah! It's quiet. Finally. The reactor. Is it safe? It is, but the force has moved the MPT dish off its alignment. How bad is it? Can we realign it? The controls are up in the tower, but let's see if there's any helium left first. Czy jeszcze został hel? A po co nam, widzowie, hel jest? Znaczy oni do czegoś tego helu potrzebowali, już nie pamiętam do czego. Baza danych? Sprawdź stan. No, ja bym chciał. Ta, diagnostyka. Ale muzyka się w ogóle zmieniła. Zbiornik rezerwowy MPT, nie znaleziono celu, wczoraj regulacje, dostarcz dodatkowy helium 3 z magazynu. Ło kurwa, ile misji. Dzisiejszy widzowie odcinek, tak jak mówię, będzie 20-minutowy, także naprawdę wybaczcie. Nie lubię takich 20-minutowych odcinków nagrywać, bo to człowiek dopiero co się rozgrzeje. Kurwa, sprawdziłem ton. Otwórz magazyn. Dopiero co się człowiek rozgrzeje w mówienie. A tu już, chłopie, trzeba kończyć odcinek, więc nie lubię takich krótkich odcinków nagrywać. No ale widzowie, czasem jest jak jest. Czasem jest jak jest i trzeba też i spać na przykład.
Myślałem, że tu mogę wlecieć, ale chyba nie za bardzo. Trzeba widzowie spać, na. Jo, pewnie, że trzeba spać. Wow! To jest niepokojące. Ale tu, a no. A jest, wsa i jest normalnie, że martwa. Czemu tyle tu martwych tych jest? Widzowie. Czemu kurwa na środku? Jaka muzyka się odpala? Życie to? Jakaś taka turbo epicka muzyka się odpala, nie? Słyszę jakąś wodę. Chuj mi się to nie podoba, nie? Wow, woda, widzowie! Czy to dobrze? Nie wiem. Nigdy już, widzowie, nie nagrywam takich gier o 4:15. A nie ma takiej szansy, żebym kiedyś, kurwa, jeszcze raz stwierdził, że świetnym pomysłem jest nagrywać o 4 rano takie odcinki. Gdzie tu połowa ciała jest wszędzie. Nie ma takiej możliwości, bo jakieś wodzie się turlamy. Ale, widzowie, zaraz będzie jakiś straszak na bank. Dobra, elegancko, to mi z 3 minuty zajmie przeczytanie tego. Elegancko na 20-minutowy odcinek. Jednostki wschodnie i zachodnie zajmują się odpowiednio wschodem i zachodem. Interesujące. Faza 1 podzielona jest na 6 etapów. W reaktorze doszło do awarii. Zbierzcie pracowników na swoim obszarze. Jeśli stawią opór, możecie użyć siły. Jednostka zachodnia zabiera pracowników w magazynie Helium 3, by ci załadowali wszystkie pozostałe pojemniki na wyznaczone wagony. Gdy będziecie gotowi, zaczekajcie na jednostkę wschodnią. Jednostka wschodnia prowadzi pracowników do kwater pracowniczych, by je posprzątali. Ograniczcie przedmioty osobiste do minimum. Na arki można zabrać jedynie niezbędne zaopatrzenie. Gdy będziecie gotowi, ruszajcie do jednostki zachodniej. Ładujcie pracowników do wagonów. W kolei jednoszynowej jednostka wschodnia eskortuje ich do centrum księżycowego Copernicus. Jednostka zachodnia rozdziela się na brygadę ewakuacyjne 1 i 2, które eskortują Helium 3 do centrum księżycowego i ewakuują personel placówki. Faza 2 rozpoczyna się rozkazem MacArthura około 3 godziny po przybyciu pracowników Taubuga do centrum księżycowego. Ale to nie ma tu jakichś turbo istotnych informacji. Nie no, widzowie, ja to przyciszam tą grę, bo się zesram. Bez kitu. Taby. What a waste of water. People would kill for this on Earth. It's coolant. Water used for cooling the reactor. Some of the pipes must have burst. You think MacArthur left any helium? He wouldn't be so careless. But we should check, just to be sure. Go ahead, I'll join you in just a moment. Wait, where are you going? I'll assess the damage further on. See if the cooling is still operational. I'll be right back. Wokage, idziemy dalej, widzowie. No dobra, pakuj się, robot. Bo ty tu jesteś pewnie w stanie mnie to otworzyć, czy nie? A zagadki. Z tamtej strony jestem w stanie wejść, ale... A, rurę! Elegancko. To było. Nie, no kurwa. To już jest żart jakiś, przysięgam. To już jest kurwa żart. Nie no, to już jest kurwa, widzowie, mocne. To ja jestem zesrany, nienawidzę w takie gry grać. A grać w takie coś przed snem to jest kurwa, to ja zrobiłem najlepszego. 20-minutowy odcinek, wypierdalamy, jutro nagram wam, widzowie, 50-minutowy odcinek.
Obiecuję, ale teraz tylko na szybko, widzowie, żeby wrzucić. Coś jest nie tak, zauważyliśmy tyle skały księżycowej, że powinniśmy pozyskiwać znacznie więcej helium-3 niż to, co widać na wykresach. Zupełnie jakby część tego helium w ogóle nie była rejestrowana. Ale to przecież niezgodne ze wszystkimi znanymi protokołami. Czemu Rada Księżycowa miałaby na to pozwolić? Znaję, że to dziwne, ale nie wyciągamy pochopnych wniosków. Nigdy nie pozwoliłby na nic. To zagrażałoby przesłaniu energii przez MPT. Na pewno jakiś błąd. Błędem to jest kurwa granie w tą grę, widzowie. To jest kurwa jebany błąd. Nie, no to jest jakiś kurwa kosmos. Przysięgam. Widzowie, zrobimy 40-minutowy odcinek. Tak, widzowie. Będzie 50-minutowy. Widzimy się zaraz. Nagram sobie jutro. Pierdolę, w kranie takie coś przed tego, co trwają, widzowie. Dobra, widzowie. Teraz jestem gotowy na to, że tu mi może coś wyskoczyć. Niczego, widzowie, już się nie lękam. Tak, jesteśmy po poranku, dopiero wstałem. Nie chciałem sobie ryć bani, żebym nie mógł, słuchajcie, spać w nocy. Dlatego kontynuujemy sobie oczywiście tutaj naszą giereczkę. Cały opis ogólnie tej gierki jest taki, słuchajcie, że jest tu... O kurwa, to co jest? Że jest, słuchajcie, tutaj nazywana gierka, sama jest nazywana. Że jest ona w klimacie takiego Tillera, nie? O kurwa, to co? Wszystkie zbiorniki przeznaczone do... Poczekaj, daj mnie tu przeczytać. Poszukaj Helium 3 w Zatoce Kolei Jednoszynowej. Tak. Dzisiejszy odcinek, widzowie, będzie taki, no... poskładany w... jak tylko mi się uda to poskładać. Że pewnie jakoś turbo najlepszy nie będzie. Ale słuchajcie, musicie wybaczyć. Też jestem na etapie, staram się przynajmniej rzucić palenie, słuchajcie, zadbać o kondycję. Na razie z każdym dniem coraz lepiej kondycyjnie, coraz lepiej szlugowo. Coraz lepiej w wielu kwestiach, także musicie wybaczyć, ale tutaj warto jest też zadbać o swoje zdrowie, tak? Dlatego czytam już, bo co ja pierdolę, widzowie, na tym odcinku. Dopiero co wstałem, jak coś. Już od długiego czasu niewielkie ilości helium-3 są nieoficjalnie wywożone z kompleksu Tambauga do nieznanej lokalizacji. Powoli, lecz systematycznie. Rada Księżycowa zgromadziła pokaźne zasoby helium-3, który służy jako paliwo podczas podróży Outward, po ewakuacji Tambauga i potrącenia MPT w centrum księżycowym będą przyczyną awarii wewnątrz reaktora. Pozostała jedynie niewielka ilość helium-3. Gdyby nie interwencja Sara i Izaka, reaktor bez zapasów helium-3 doznałby trwałych, nieodwracalnych szkód. Czyli nie doznał na razie trwałych i nieodwracalnych szkód. Więc chyba git. W końcu jesteśmy tutaj... Z tego co rozumiem, uratować tutaj ludzkość przed niechybną śmiercią. Tu mogę się dostać? Nie mogę. Ja mam to wziąć, to helium 3. No to wygląda jak coś, czego potrzebujemy, widzowie, chyba, nie? Więc no pchamy to. Tylko gdzie my to, jak my to, co to my, jak to, co, gdzie, po co, dlaczego? Jak my to rozkminimy? Chyba, że to, nie, no to jest helium 3, no nie? Tylko nie no, gdzie ja to przecież kurwa, nie tutaj. To trzeba by to było jakieś stąd wynieść, tylko aktualnie nie widzę takiej opcji. Ale dobra, po drabinie, a nie mogę tej drabiny użyć. Dobrze kminiłem chyba. I musimy zrobić coś takiego, tak? Zasilanie awaryjne, pyk. Bateryjką. No bierz, bo tutaj się zlagowało. I co mi da zasilanie? Ale otwarły się tamte drzwi, które wcześniej były nieotwarte, tylko... Czy ja dobrze myślę? Poczekajcie, widzowie. Rozumiem, że gdzieś ja mam się dostać.
I zgaduję, że poszukaj Helium 3. No tu jest Helium 3, tylko wydaje mi się, że będziemy musieli się dostać do tamtych drzwi. Ale spróbujmy jeszcze iść tutaj, może tam znajdziemy coś ciekawego. Interakcja, interakcja. Widzowie, wpadaliście na Steam już pewnie 300 razy, to powiedziałem w poprzedniej sesji nagraniowej do tego odcinka. Ale wpadajcie na Twitcha, wpadajcie, tam streamuję. Czasem ciekawe, czasem naprawdę zadymiamy, czasem giga przynudzamy. Ale myślę, że każdy znajdzie coś na siebie. Tutaj nic nie ma, ale ewentualnie możliwe, że kiedy podłączymy tą baterię, to tutaj coś znajdziemy. Więc ja myślę, słuchajcie, mam taką grubą rozkminę, że my potem będziemy musieli skoczyć. Tylko to nam się w jakiś sposób, kurczę, uda. Jest to możliwe? Czy ja dobrze to rozkminiam? Coś takiego i takiego jumpa byśmy zrobili? Może by się, widzowie, udało jakoś. W końcu jest to taka gra przygodowa właśnie, nie? Trochę. Tylko nie do końca wiem, czy dobrze to kminie. Pyk. No, prawie. Gdzieś tutaj musiałoby być ustawione. I myślę, że byśmy dali radę wtedy. Kurczę. Rozpędu jakoś tak? Pyk. No nie wiem, kurwa, jeszcze tu muszę wskoczyć. Chyba nie o to chodzi, widzowie. Może ja tam po prostu to helium gdzieś tam muszę wrzucić. Albo czegoś nie kumam, w chuj. Pewnie tak jest, widzowie, że ja nie pojemaju. O co chodzi? Na razie wskoczmy tu jeszcze raz. A może nie tutaj tą baterię w ogóle potrzebuję, co? No bo tu jak dam, to co się dzieje? Tam się te komputery uruchamiają, więc ja zgaduję naprawdę, że tam muszę iść i wyłączyć stamtąd prąd, więc bym musiał takiego jumpa walnąć. Ale coś nie czuję, żeby mi się to udało. A po tym? No dobra, już chyba nie mam nic do stracenia. Okej. Nie, kurwa! Co ty robisz, gagatku heliowy? Przesunął się, poczekajcie. Dobra. Nowa mechanika gierki, nie spodziewałem się jej. Dobra, spokojnie. Kto mógł wiedzieć? O kurwa, dobra, gituwa jest jednak. No ja pierdolę, że smać, kurczę, blaszka. No nic, nic, ale chyba tak trzeba to, widzowie, rozkminić. Tylko trzeba być dobry, trzeba mieć... sprawniejsze, widzowie, paluszki. Ale rozkminka jest niezła, rozkminka jest... Gdzie jestem? O. Rozkminka jest taka, jaka powinna być. W sensie, dobrze to kminimy. Tak mi się wydaje, że to jest... Tylko tam później to wskoczyć jest, kurczę, strasznie ciężko. Ale myślę, że rozkminione, ok. Co prawda zajęło mi to z 5 minut. Myślę, że tak się uda w końcu. W ewentualności. Dobra. Nie pierdolę się w tańcu, od razu jumpa walę. Od razu jumpa walę. Nieźle, nieźle se jumpłem. Siema, pojumpujesz ze mną? Bo tak dobrze jumpuję, że w dwójkę se pojumpujemy. Dobra, ostatnia próba. Ja jestem beznadziejny w takie rozgrywki, widzowie. To mnie zawsze zastanawia i wydaje mi się to dość nieciekawe zawsze, jak się wywalam 30 razy na odcinku. Ja nie wiem, czy to jest ciekawe, bo ja ostatnio nie oglądam za dużej ilości gameplay, więc jedyne co gram w gry komputerowe, to nagrywam odcinki. I nie oglądam tak za bardzo, jak ktoś gra w gry. Kiedyś to byłem fanem. I Volta i tak dalej, to ja fan. Ale teraz faktycznie to się bardziej skupiam na tym, żeby robić te materiały, a nie te materiały oglądać. Więc nie wiem, czy to jest ciekawe, jak ja się tak wywalam 30 razy, czy nie. Dobra, ostatnia próba. Dla widzów musi się udać. Trzeba się trochę cofnąć, żeby dobry rozpęd wziąć. I walimy jumpa. Pyk, Paweł Jumper. Dla widza. No i co teraz? Uruchom ponownie, ta. I co się stało? Elegancko? Chyba elegancko. Chyba drzwi zostały otwarte. Tamte cię... kurwa! Miało być elegancko!
A raz na jakiś czas wali prądem. Dobra, już przestań walić prądem, no. Spokojnie. Trzeba widzowie szybko rozkminić, pyk. Dobra, kituwa. Pyk. Jakie to jest w ogóle muzyczki? Tam to była taka dramatyczna. Dobra, mamy zapis. Poszukaj Helium 3 w zatoce. No to szukamy dalej, tak? Bo tam tego chyba nie jesteśmy w stanie wyciągnąć w żaden sposób. No tutaj jest to tak zwana rozwalona kolej. Coś się tu stało. Czy to my tak wjechaliśmy z buta wjeżdżam? Czy ktoś wcześniej niestety, tak jak my, 4 razy no nie potrafił się zatrzymać. Tylko że on miał jedną szansę, a ja gram w grę komputerową i miałem 4. To to jakieś koparka bitcoinowa? Bez kitu. O, krzesełkę, żeby sobie usiąść i popatrzeć. Elegancko. Czy coś na dole znajdziemy? Nie. Więc chyba trzeba iść tędy. Roboty. No nic poza tym ciekawego. Tutaj jakieś przejście? Nie. Chyba musimy się dostać w tamto miejsce na górę. Zbadaj. Dzięki za pomalowanie mojego skafandra. Wyszło świetnie. Fajno. To jest interesujące. Stąd raczej nie dam rady, no nie. Nie jumpnę stąd. Inne pomysły? Na razie brak. Ale kto wie. Słyszę taki dziwny dźwięk. A to możliwe, że to robot wydawał. Tutaj chyba będziemy musieli wskoczyć, tylko trzeba coś ogarnąć. Jakąś podkładkę do tego. No podkładkę, w sensie coś, żeby na to skoczyć. A teraz kasenka. What's going on? Stay there. I just need to Is that helium? No, it's Sarah. It's for Kathy. Okay, she's waiting. She's on the ark. And I just need to get this to her. Isaac, what are you talking about? Three. We made 3 arcs for Outward. Yeah, they're gone. No. In the end, there was only enough fuel for 2 arcs. So MacArthur moved the cryo patients to the last one. And Kathy, she's still on the ark, stuck here on the moon. Wait. But with this, I can. Isaac, I'm sorry, but Earth is our first priority. Earth's beyond saving, Sarah. With or without the MPT, our only hope, Kathy's only hope is Outward. Listen to me. We cannot give up on Earth. It's our Ale zmodowano. Home. Kathy's home. And think about Claire. She's made her decision, and I can't go back to Earth. But with Kathy and Outward, there's a chance to start over, a new dawn. We do what we must to keep them safe, even if they don't understand. We can be wrong, Isaac. To taka scenka, ziomek tam kurwa na tych skrzypcach czy czymkolwiek. Na pianinie. Chuj wie na czym on gra. X is that terminal. Send it off. Isaac. No. Ja tu nic nie rozumiem, co tu się dzieje. Ale widzimy, gdzie jest helium. Sarah, don't do this. I can't let you take it. No! No jo, ale ja bym tu chciał pograć, a nie kasenka 15 minut, ty. Stay with me. I'm sorry, Isaac. Okay, come I'm so sorry about that. It's okay. Don't worry. It's the only way I could help. Even if you'd hate me for it. Shh. Okay, easy now, Sarah. Listen to my voice. Don't close your eyes.
Sarah, no. Almost there. No. Sarah. Sarah? It's okay. O śle jebany. It's okay. Pomóż, a nie stałeś i zostań ze mną. Bandaż, widzowie. Widzowie, krótki poradnik. Jak jesteście w sytuacji kryzysowej, to nie mówicie. Trzymaj się, będzie dobrze. Też możecie mówić oczywiście przy okazji, kogoś nie stresować niepotrzebnie. Bo nawet jeżeli będzie się stresować, to na przykład może mu szybciej serce bić i dzięki temu straci więcej krwi. Ale kurwa, po bandaży zadupcasz, rozumiesz? Dzwonisz po karetkę i tak dalej, nie mówisz. Zostań przy mnie, będzie dobrze. Razem jesteśmy silni. Mąki razem silne. No to zgaduję, że to jest właśnie jej ciało, da? Może tak być. No, nawet by się chyba zgadzało. A co to właściwie jest tutaj? Zegar? Nie, pewnie do podłączenia. A te... A, czyli te inne... Nie no, te inne ciała to już były wcześniej. Więc to... Kurwa, nic już nie rozumiem, o co chodzi w tej se. Musimy się dostać gdzieś, zaraz się dostaniemy, pochodzimy tutaj, co tu jest, zobaczymy na jakieś ciekawości. To już chyba czytaliśmy w ogóle. Ta, chyba ta. Ewakuacja 2. Zasługujemy na lepszy los. No to akurat chyba tej ewakuacji 2 na tej poprzedniej notce nie było, a tak poza tym to chyba... Chyba wszystko było. Słuchaj, robot. Ty umiesz tutaj wejść? Dobra, chyba w ogóle tym robotem będziemy musieli się gdzieś dostać. Albo i nie. Co ja zrobiłem? Aha, czyli muszę... Okej, stoję tu i mogę iść tam. Dobra. Komputer. Skanowanko. Baza danych. Terminal kolei. Terminal zarejestrowany w zatoce kolei jednoszynowej. Ruch przychodzący i wychodzący. Dziennik pokazuje, że pojazd będzie z ogromną prędkością niszcząc okolice. Kilka tygodni później terminal odnotował kolejną niespotykaną aktywność. Co ty gadasz? Jut ci dupca. Dobra, ty robot. Możesz tutaj? No nie możesz. Wszystko tu spalone jest i zepsute. Kurwa, ta stacja księżycowa. Do dupy. A, ja przecież mogę chyba tak wyjść. A nie, nie mogę. Ty, a jakbym użył jej... Chyba nie mogę jej ciała przesunąć, prawda? No nie mogę. Nie mogę. No nie. Dobra, czyli gdzieś robotem musimy wejść. Coś musimy robotem poklikać. Tutaj w teorii chyba bym mógł, ale nie za bardzo chyba ma ochotę robot tu się połączyć, wchodzić czy cokolwiek. Gdzieś musimy polecieć robotem, to już się nauczyłem, że jeżeli nie ma wyjścia w tej grze, to wyjście jest po prostu gdzieś przemknąć robotem. Tylko pytanie brzmi na razie gdzie, bo takiego wejścia tutaj nie widzę. Gdzieś znajdziemy. Myślę, że nawet nie ma sensu za bardzo zatrzymywać odcinka, bo te przejścia zawsze one są, one gdzieś tu zawsze są w tej okolicy. Tylko trzeba je dobrze, widzowie, wypatrzeć. Tutaj to jest światło chyba. Uczne zakłócenia. No jakieś... w kascence było jakieś pokazane coś, nie? Że ona tylko... Nie no, ona tam wjechała, po czym rozwaliła terminal. Gdzieś tutaj musi być jakieś przejście. Jakieś coś tego owego na bank. Na bank, widzowie. To tutaj nie widzę akurat. Może gdzieś... A, tutaj... O, proszę! Tutaj jest rzecz do zniszczenia. A mogę z takiego daleka se w to strzelić? Chyba nie mogę. A stąd bym mógł? Chyba nie mogę. Czyli chyba tylko bym mógł z góry, a najpierw bym się musiał dostać do góry. A dostać się na górę mogę w jeden sposób, wydaje mi się, czyli używając helium. Jako rzeczy, po której się wespnę. Chyba, że z tej strony, pyk. No nie, nie możemy. Dobra, muszę znaleźć gdzieś jakieś przejście robotowe. Żeby mnie robot tutaj...
Gdzieś coś na pewno odblokował, tylko gdzie konkretnie? Na razie nie widzę takiego miejsca. Ewentualnie jak nie znajdę za 30 sekund, to zawsze możemy sobie zatrzymać odcinek. Tutaj rura. No nie widzę. Na dole może? Nie, tam pójdziemy później w ostateczności. Ale to najpierw musimy zniszczyć to wszystko i najpierw musimy w ogóle wziąć to helium. No nie widzę miejsca na robota. Brandon by mógł się tutaj prześlizgnąć. Na razie, więc widzimy się za sekundkę. Dobra widzowie, co jest znalazłem? Jest plan. Przecież mamy to miejsce, teraz mi się przypomniało. Przecież mamy to miejsce, w którym się na jakby... Ale widzę, że nie tylko ja miałem problem, bo szukałem tego w necie. Gdzie jakby stoimy, nie? Pyk. I tutaj trzeba widzowie wlecieć, ale tu już trzeba mieć 30 IQ przynajmniej, żeby rozkminić takie rzeczy. No to widzowie, że mnie rozkminił, proste. Słuchajcie, zbliżamy się już w ogóle do końca giereczki. To jest przedostatni odcinek na 99%, także odblokujmy to. Weźmy helium 2. To nie jest helium, czy to jest tlen? Co to jest właściwie? Helium? Już nie pamiętam, co to było. Nie no, helium 3 to jest takie wielkie gówno, to jest bateria, nie? Tak. Odblokujmy to i później coś z tą baterią trzeba, widzowie, zrobić. Co jeszcze trzeba rozkminić z tą baterią, to nie wiem do końca. Ale wiem, że zakończymy tutaj odcinek, żeby finał nie trwał 15 minut. Także widzowie, Twitch, Discord, Instagram, drugi kanał vlogowy, wszystko macie w opisie. A my widzimy się dnia następnego, czyli jutro, w finale. Jaki będzie, nie wiem, bo sobie nie spoilerowałem. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.